pracy dla migrantów. Rząd ma wycofać się z rozporządzenia. Leki bez recepty za fundacją. Posłuchajcie, dlaczego nie podoba się to przekażom? Poszukiwane imię za zegara z najdłuższym wahadłem na świecie. Na pomysły czeka Muzeum Gdańska. 10. PiS wycofuje się z rozporządzenia, które pozwalałoby skokowo zwiększyć liczbę wiz wydawanych obcokrajowcom chętnym do pracy w Polsce. Potem jak Donald Tusk wytknął rządowi hipokryzję w podejściu do migrantów, partia władzy... ...się referendum, a z drugiej wydaje rocznie tysiące wiz obywatelom państw Afryki i Azji. A w sprawie rzeczywistej liczby wydawanych w czasach rządów PiS wiz, posłowie Platformy prowadzą teraz kontrolę w MSZ-cie. Wszystko, co istotne. Rewolucja w refundowaniu leków w ogniu krytyki farmaceutów liczącą ponad 1000 stron ustawą refundacyjną, którą zajmie się Sejmowa Komisja Zdrowia. Projekt wprowadza refundację leków, które do tej pory były sprzedawane bez recepty. To jest propozycja w tej chwili Ministerstwa Zdrowia i ona faktycznie byłaby o tyle zaskakująca, że gdyby leki bez recepty, to byłoby w wielu przypadkach sprzedawane w specjalnych nowych czy w supermarketach, a faktycznie powinno być miejsce dla leków refundowanych. Dość powiedziałbym odważne podejście. Mówimy o zatem Marek Tomków, naczelnej Rady Apotekarskiej. Minister Zdrowia chce, żeby Sejm przyjął ustawę jeszcze w tej kadencji, a farmaceuci czekają na przepisy ograniczenia wypłat dla dzieci i seniorów, które obiecał prezes Kaczyński. 1 000 000 złotych na pomoc chorym na raka wydadzą władze Poznania. Chodzi o zabezpieczanie płodności u osób nowotworem. Niektóre leki przyjmowane podczas chemio- i radioterapii mogą powodować uszkodzenia jajników, plemników i zaburzenia hormonalne. Na czym polega program planowany na kolejne 3 lata, tłumaczy profesor Leszek Pawełczyk ze Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Poznaniu. Zanim rozpocznie się leczenie chemioterapeutyczne, powstaje okres czasowy, w czasie którego my jesteśmy w stanie wystymulować jajniki do tego, żeby pobrać znacznie większą ilość komórek jajowych, które następnie zamrożenie w ciepłym azocie.